Ciao a tutti, witajcie na moim kanale Kuchni Włoskiej Mandziare Łewki. Dzisiaj zapraszam Was na fajny przepis na szybkie ciasteczka do kawusi. Takie ciasteczka możecie robić cały rok. Ten przepis wzięłam z kanału Słodki Smak Pasji. Serdecznie pozdrawiam koleżankę Klaudię. Ciao Klaudia, a Was wszystkich zapraszam do niej, bo ona naprawdę super robi przepisy. Jest z zawodu cukiernikiem i z pasji. Także naprawdę można u niej znaleźć takie rzeczy, które nie znajdziecie u mnie. A ja tę ciasteczkę już dawno chciałam zrobić, jak Wam mówię, ale dopiero teraz je zrobiłam. Jeszcze jedno, do Was mam taką prośbę. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania tego kanału, a Was wszystkich zapraszam na nowe moje kanały, które niedawno otworzyłam, przyjeżdżając tutaj do Rzymu. Także zapraszam Was, linki na te kanały tu zostawiam, a teraz Was zapraszam na te wspaniałe ciasteczka. Andiamo! No i nie zapomnijcie zasubskrybować Klaud, jeżeli nie macie subskrypcji. Idziemy robić ciasteczka. Kochani, nie mam jak to nagrywać, mąż wyszedł, ale to nic nie szkodzi. Mam nadzieję, że te ciasteczka widać. O, pokazuję Wam tak. Ja nie zrobiłam tak jak Klaudia, że Klaudia maczała w czekoladzie białej i ciemnej, ale ja po prostu chciałam bez czekolady takie proste ciasteczka. Kruche. Błonitne. Zobaczcie. Bardzo ładne. I bardzo pyszne. Róbcie takie ciasteczka. A jak chcecie zobaczyć, jak Klaudia zrobiła, to ja Wam właśnie zostawię linki na te ciasteczka i link na jej kanał. Także bardzo zapraszam do Klaudii. Klaudia, dziękuję Ci, że zrobiłaś taki fajny przepis. A jeszcze jedno, jeżeli ktoś nie lubi maku, to niekoniecznie musi dodawać maku. Może dodać wiórki kokosowe, może dodać zmielone orzechy, to co Wam się podoba. Fajnie, że jesteście na moim kanale.
Zapraszam Was na inne przepisy z mojego kanału, zapraszam do Klaudii i w ogóle zapraszam Was na wszystko, co możecie oglądać. I co powiem, ciao a tutti, ciao!